Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. A gościem poranka Wnet jest pan Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych do spraw prawnych, prawno-traktatowych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa. Informacja dosłownie sprzed kilku chwil. Finlandia i Szwecja oficjalnie złożyły wniosek o wstąpienie do NATO. Dziś w środę rano poinformowali w Sztokholmie premier Szwecji Magdalena Andersson oraz prezydent Finlandii Nauli Niinisto. Panie ministrze, co to jest za krok? Jakie on ma znaczenie? Znaczenie jest wielorakie, ale przede wszystkim jest to krok rewolucyjny, bo zwracam uwagę, że te kraje pozostawały neutralne przez cały okres zimnej wojny, nie przystąpiły ani do jednego, ani do drugiego bloku, starały się balansować, a teraz w obliczu działań Rosji na Ukrainie od 2014 roku zaczął się de facto ich proces zbliżania do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a ostatnie wydarzenia, czyli taka bardzo brutalna w stylu właśnie II wojny światowej, w stylu nazistów niemieckich agresja na Ukrainę ze strony Rosji sprawiła, że przystępują. Konsekwencje tego będą też ogromne, dlatego że z jednej strony Rosja będzie miała prawie dwukrotnie dłuższą granicę z Sojuszem Północnoatlantyckim. Do tej pory to jest 6%, teraz będzie 11%. Można powiedzieć, że nikt nie zrobił tyle dla przybliżenia Sojuszu Północnoatlantyckiego do Rosji jak Władimir Putin. Jego polityka zawsze miała odwrotne założenie, ale no realizacja jego polityki sprawia, że jest skutek dokładnie odwrotny. No i wreszcie bardzo znacząco wzmacnia się potencjał militarny sojuszu wbrew pozorom, bo to są teoretycznie małe kraje, ale mające świetnie wyposażone, nowocześnie wyposażone armie, co tak jak powiedziałem, szczególnie na tej wschodniej flance wzmacnia siły obronne sojuszu. Wzmacnia siły obrończe sojuszu, tak jak pan minister powiedział, ale nie wszystkie kraje chyba są tak chętne do tego, żeby Szwecja i Finlandia w NATO się znalazły. Dzisiaj de facto w nocy administracja amerykańska jest przekonana, że pomimo niechęci Turcji do poparcia przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO, konsensus zostanie osiągnięty. To dziś w nocy powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Panie ministrze, dlaczego Turcja ma taką niechęć? Gdzie tutaj są elementy związane z tym, że Turcja może i dlaczego sprzeciwiać się przyjęciu Szwecji i Finlandii do NATO? To jest związane z pewnymi zaszłościami polegającymi na tym, że dla tych dwóch krajów przyjmowanie osób, które w swoim kraju są prześladowane, jest traktowane jako pomoc osobom w potrzebie, a mówimy tutaj z punktu widzenia Turcji o osobach, które tam są z kolei traktowane jako terroryści. I to różne rozumienie działalności osób przede wszystkim pochodzenia kurdyjskiego sprawia, że Turcja ma pewne obiekcje, ale tak samo jak administracja amerykańska, polski rząd również jest przekonany, że nie będzie z tym problemu. Gdy przyjdzie do głosowania, to wszystkie kraje jednomyślnie opowiedzą się za przyjęciem Finlandii i Szwecji do sojuszu. I myśli pan, że będzie również tak samo, jeżeli chodzi o Turcję? Tak, tak samo będzie, jeżeli chodzi o Turcję. Jestem o tym przekonany, że jest jeszcze kilka dni, więc te wszystkie nieporozumienia, wątpliwości uda się wyjaśnić. Wczoraj pierwsza wizyta prezydent Węgier Katalin Nowak właśnie do Warszawy i sprawa szóstego pakietu sankcji, panie ministrze. Węgry wyraźnie proszą o wsparcie Warszawy, ale także apelują o pomoc finansową do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej w sprawie dywersyfikacji, jeżeli chodzi o struktury energetyczne i embargo na rosyjską ropę. Jak pan się odnosi do tych negocjacji? Jakie są te zabiegi naszej dyplomacji, żeby tutaj udało się ten konsensus osiągnąć?
Oczywiście najważniejsze jest to, żeby były te sankcje w takim kształcie, przynajmniej jak zaproponowane przez komisję, ale też, żeby nie były łatwe, jak to się mówi, do obchodzenia, więc musi być zgoda ze strony wszystkich krajów na tego rodzaju rozwiązania. Węgrzy mają problem polegający na tym, że ich gospodarka w zasadzie prawie w 100%, albo w 80% mniej więcej jest uzależniona od rosyjskiej ropy. Więc dla nich wprowadzenie w tej chwili embarga oznaczałoby pozbawienie się chociażby możliwości poruszania samochodami. Każdy, kto jeździ samochodem, widzi, na czym polega problem. Rzecz w tym tylko, żeby wynegocjować takie warunki, które pozwolą Węgrom no właśnie w szybkim tempie się od tej ropy rosyjskiej uniezależnić. Dlatego też komisja proponuje kilkuletni taką derogację dla Republiki Węgierskiej. Rzecz w tym, czy to będzie do zaakceptowania, i w tej chwili negocjacje dotyczą właściwie szczegółów tego właśnie rozwiązania tej derogacji. My przeprowadzaliśmy transformację pod kątem dywersyfikacji przez wiele lat. Robiliśmy to praktycznie za własne pieniądze. Węgrzy tego w zasadzie w ogóle nie robili. No i teraz mamy efekty właśnie tego. Mamy efekty, panie ministrze, ale właśnie mówimy cały czas o Węgrzech, ale chyba w podobnej sytuacji, czy w podobnym tonie płyną do nas głosy również z Wiednia. Ale to jest drugi kraj, który jest w podobnej sytuacji. Zwracam uwagę, dodatkowy element, że to są kraje pozbawione dostępu na przykład do wybrzeży morskich, skąd można by statkami przywozić do nich ropę. Więc tutaj wchodzi w grę w zasadzie tylko transport rurociągami, a zbudowanie instalacji zapewniających możliwość alternatywnych teraz dostaw ropy, to nie jest kwestia kilku dni czy tygodni. Czyli jakie widzi pan realne szanse, panie ministrze, na wprowadzenie tego embarga na rosyjską ropę dziś? Mam nadzieję, że będzie bardzo szybko wprowadzone, że będzie wprowadzone w ogóle, to jestem o tym przekonany. Natomiast tak jak powiedziałem na wstępie tego tematu, że w tej chwili toczą się negocjacje co do szczegółów i miejmy nadzieję, że one bardzo szybko się zakończą, ale zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt. Trzeba też wprowadzić mechanizmy, które sprawią, że jeżeli na przykład Węgry, ale też Słowacja będą miały tak zwaną derogację, to nie będą mogły odsprzedawać tego paliwa innym krajom czy produktów ropopochodnych, dlatego że będą miały te produkty taniej, no co będzie siłą rzeczy odbywało się kosztem tych krajów, które zdecydują się na odejście od rosyjskiej ropy bez okresów przejściowych. Więc to jest też drugi ważny element. Sam embargo to jedno, ale też dla tych krajów, które mają derogację, wprowadzenie jakichś mechanizmów ochronnych przed odsprzedawaniem tej ropy do innych krajów unijnych. Bo to by de facto sprawiało też, że ta ropa po prostu nadal by płynęła do krajów unijnych mimo formalnego embarga. Przecież nie o to chodzi. No oczywiście, panie ministrze, że nie o to chodzi. Węgry po prostu też domagają się pieniędzy. Mowa tutaj o miliardach euro na to, żeby właśnie tej dywersyfikacji dokonać i żeby ten okres przejściowy mógł być delikatnie czy łagodnie odczuty przez mieszkańców Węgier. A teraz z kolei, jak mówimy o pieniądzach, panie ministrze, to pytanie cały czas pojawiające się w przestrzeni publicznej. Brak wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o uchodźców, jeżeli chodzi o wsparcie związane z tym kryzysem migracyjnym, który jest jednak w Polsce, bo przecież ponad 2,5 miliona Ukraińców przybyło do Polski. Jak tutaj wyglądają zabiegi dyplomatyczne i jak tutaj wyglądają szanse na jakiekolwiek pieniądze z Brukseli? Przede wszystkim nie używam sformułowania kryzys migracyjny, bo z kryzysem migracyjnym mieliśmy do czynienia w 2015 roku. Tam byli migranci na południu Europy, a tutaj są uchodźcy, więc myślę, że lepiej będzie posługiwać się po prostu kryzys uchodźczy sformułowaniem. My cały czas się staramy nakłonić Komisję Europejską do stworzenia osobnego funduszu, podkreślam, osobnego poza dotychczasowymi ramami finansowymi na wsparcie dla krajów, które przyjęły
ukraińskich uchodźców. Rzecz w tym, że na razie Komisja Europejska łaskawie zezwoliła nam na wykorzystanie pieniędzy, które mieliśmy dla polskich samorządów, dla polskich przedsiębiorców, na pomoc właśnie dla ukraińskich uchodźców. Ale przecież nie o to chodzi, żeby Polaków pozbawiać pieniędzy z Unii Europejskiej, tylko żeby Unia pomogła na ten konkretny cel, czyli stworzyła dodatkowy fundusz. Kto blokuje najbardziej? Kto jest tym stopującym, panie ministrze? Przede wszystkim sama komisja nie jest przekonana do tego rozwiązania, uznając, że skoro kraje sobie radzą, no to jakoś to będzie. Natomiast trzeba też przyznać, że rzeczywiście w Komisji Europejskiej powoli dojrzewa przekonanie, że tego rodzaju rozwiązanie jest konieczne. A jeżeli chodzi o państwa członkowskie, to wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla tych krajów. Więc te kraje, które są tak zwanymi płatnikami netto, są oczywiście najbardziej niechętne temu rozwiązaniu. To teraz przenosimy się już na wschód. Jakie państwo, taki ambasador Siergiej Andrzejew jest przedstawicielem Rosji i realizuje on polecenia z Moskwy. W efekcie większość jego aktywności należy traktować w charakterze prowokacji. To pana wypowiedź sprzed kilku dni w Sejmie. Jak więc plany związane z obecnością ambasadora Rosji w Polsce i ewentualnego wydalenia go z Polski, czy w ogóle zawieszenia relacji dyplomatycznych pomiędzy Warszawą a Moskwą, panie ministrze? Zwracam uwagę, że w tego rodzaju sprawach w dyplomacji obowiązuje zasada wzajemności, więc jeżeli my byśmy się na taki krok zdecydowali, o którym mówi pani redaktor, to automatycznie to samo spotkałoby polskiego ambasadora w Moskwie. A rzecz polega na tym, że w Rosji jest szereg osób polskiego pochodzenia, bądź polskich obywateli, bądź osób z kartą Polaka. I tego rodzaju działania w efekcie pozbawiłyby ich możliwości jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa polskiego. Ona jest w tej chwili już ograniczona ze względu na sytuację polityczną w tym kraju i ostatnie decyzje władz rosyjskich o wydaleniu grupy polskich dyplomatów, ale jednak jest i w jakiś, na ile to jest możliwy sposób, staramy się polskim obywatelom pomagać. Czyli dlatego też wychodzimy z założenia. Też chcielibyśmy ewentualnie tego rodzaju decyzje, po pierwsze, aby były podejmowane na poziomie unijnym, tak jak to miało miejsce z wydaleniami dyplomatów rosyjskich kilka tygodni temu. To była decyzja podjęta w gronie sojuszników i grupa państw się na to zdecydowała. I tak samo wyobrażamy sobie dalej idące kroki ewentualnie do podejmowania. No ale drugi też element, o którym też mówiłem w Sejmie, to że tego rodzaju działania są komunikowane ex post, a nie z ante, więc najpierw się je przeprowadza, a później się o tym mówi. Litwini się zdecydowali na taki krok, panie ministrze. Prawda? Proszę, przepraszam. Mówię, że Litwini zdecydowali się jednak na zamknięcie ambasady i na taki krok jako pierwsi. Tak, ale to, tak jak powiedziałem, Litwini są w troszeczkę innej sytuacji. I na koniec, panie ministrze, jeszcze pytanie związane z tymi wszystkimi traktatami, z tymi wszystkimi sprawami związanymi między innymi właśnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych, czy w szerszym kontekście całym systemem sprawiedliwości, jeżeli chodzi o świat, o Narody Zjednoczone. Jakie są szanse i w ogóle możliwości postawienia Władimira Putina czy jego współpracowników przed jakimkolwiek trybunałem osądzenia zbrodni wojennych? Czy to jest na jakimś etapie procedowane? Zajmuje się sprawą Międzynarodowy Trybunał Karny. Jest grupa prokuratorów współpracujących z Trybunałem, którzy zbierają dowody rosyjskich zbrodni. Tak w samej Ukrainie, jak i wśród osób, które do Polski przyjechały, zbierają dowody. My oczywiście ściśle bardzo współpracujemy z MTK. Są również inne gremia, które zbierają, gromadzą dowody tych właśnie rosyjskich zbrodni na Ukrainie. To ma być podstawą do aktu oskarżenia, ale wobec konkretnych osób. Tak tych bezpośrednio, na przykład, którzy strzelali czy gwałcili, ale też wobec polityków, włącznie z prezydentem Putinem. Zwracam uwagę, że gdy Slobodan Milošević był postawiony w stan oskarżenia za zbrodnie w byłej Jugosławii, też wydawało się, że nie jest możliwe, żeby stanął przed Trybunałem Międzynarodowym, a jednak w końcu się to stało i tak samo wierzę, że będzie z Rosją. To, co teraz się wydaje niemożliwe, osądzenie jakiegoś rosyjskiego polityka czy nawet przywódcy,
będzie możliwe chociażby po latach, o ile oczywiście będzie jeszcze żył. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet.